Cześć, this is Thailand. Dzisiejszego newsa nadaję dla was z dachu Phuket. So many times you worry about your everyday. You lose your time for your worries, but you forget about your way. So don't give it up, pull in yourself together and fight for your everyday. So don't give it up. Zaczniemy od ogłoszenia wiceministra Prayut Chan-o-cha, który w telewizji 5 dni temu ogłosił, że Tajlandia otworzy się całkowicie w przeciągu 120 dni, czyli 4 miesięcy od teraz. Jest to dla nas bardzo dobra wiadomość, ponieważ wiceminister powiedział otwarcie, że nie mogą sobie pozwolić na to, żeby Tajlandia dłużej była zamknięta. Planują ją otworzyć na wysoki sezon, czyli czas zimowy. Niezależnie od tego, czy poradzą sobie z sytuacją, czy też nie. Ponieważ nie mogą sobie pozwolić, aby ludzie dalej cierpieli z powodu tej sytuacji i muszą ratować gospodarkę. Więc postanowili otworzyć Tajlandię. Jest to mega, mega dobra wiadomość. No bo co? No, wszyscy na to czekaliśmy, tak? Możemy być pewni tej decyzji, ponieważ 1 lipca też się sprawdził. Wiele osób, malkolmentów, mówiło, że Tajlandia się nie otworzy, że kwarantanna będzie obowiązkowa, że uwierzą jak zobaczą. No to mogą teraz zobaczyć. Wiadomo, że troszkę się reguły pozmieniały. Sandbox utrudni troszkę życie przyjeżdżającym. Miał być po prostu tydzień przymusowego pobytu na Phukecie. No ale zobaczcie, no tu jest naprawdę fajnie, więc nie ma co narzekać. Niestety tydzień zamienił się w 2 tygodnie. No i trzeba będzie po prostu te 2 tygodnie spędzić w hotelu, który uzyskał certyfikat rządowy. I o taki certyfikat każdy hotel może się ubiegać. Więc tak, musimy sprawdzić, gdzie możemy po prostu się zatrzymać. I 2 tygodnie niestety będziemy musieli siedzieć na Phuket. Prawdopodobnie, bo chodzą też słuchy o tym, że trzeba będzie mieć opaskę z GPS-em. Nie bardzo w to wierzę, ponieważ nie wiem, skąd rząd weźmie na to wszystko pieniądze, na opaski GPS dla każdego. Dodatkowo mamy tutaj aplikację w Tajlandii, którą po prostu instalujesz i ta aplikacja sprawdza, gdzie jesteś na telefonie, więc po co by była opaska? No ale nic, są takie pogłoski, że trzeba będzie mieć opaskę. Więc 2 tygodnie i to wszystko. Dobra, widzę, że tutaj ktoś przyszedł sobie na basen, więc muszę się z wami żegnać i no co? Myślę, że to fajny news, a ja skakuję do basenu, trzymajcie się, na razie. Dajcie znać pod filmem, co myślicie o tym newsie. Mam nadzieję, że już niedługo się z wami wszystkimi zobaczę. A tymczasem... basen. Być na dachu świata i mieć prywatny basen. To się nazywa życie. Pozdrawiamy. This is Thailand. Zobaczcie, jaka restauracja jeżdżąca samochodem. Się masakra. No a my tutaj tak o sobie jeździmy. O, Alex kieruje. O, Alex! Na lewo, nie na prawo. Cheers, guys! Okay! 10 o'clock! Ale dzisiaj będzie łowione. Słuchajcie, miałem nie nagrywać i nie będę nagrywał. Po prostu robimy szybką wstawkę, bo jest tutaj pięknie. Jedziemy z rodziną się wyluzować na pięknym, naprawdę pięknym, wielkim jachcie. I co? I połowimy sobie jakieś rybki. Wyciągnąłem kamerę, bo stwierdziłem, że jest tutaj tak pięknie dookoła. Z tej mariny jeszcze nie wypływałem. Zobaczcie, no przepiękna okolica. Jacht ma 400 koni na jednym silniku. Ma 2 silniki plus 1 zapasowy. No i tam mamy kapitana. Hello, captain! Jest też moje SUP wymarzone, więc nie będę się nudził, ale misja jest, żeby coś złowić. Dziewczyny nie chcą mówić, ale będziemy łowić. Przepięknie. Hello, guys. Hello.
Long time no see. Yeah. No i tak wygląda Łódź. Pójdziemy jeszcze do góry, do kapitana. Cyknę kilka zdjęć i tyle będzie. Ale piękny hotel. Płyniemy na maksa. W ogóle jest tutaj pięknie, co mam mówić. Самая лучшая поездка. Семья моей сестры АОМ сделали очень классную вещь и подарили мне эти прекрасные воспоминания на сегодняшний день. Пенькне, спасибо! Спасибо! Мой друг поляк снимает, и он главный оператор сегодня. Спасибо, thank you! Thank you. Land for sale. A ta wyspa jest na sprzedaż z plażą. Przepięknie. Dobra. Troszkę buja, ale lecimy. I po lunchu będziemy łowić rybki. Kurde, mogłem wziąć surfboard. Na tej fali można by było coś zrobić. Stawka większa od tuńczyka. Zarzucona już jest. Yeah, yeah? Okay. Dobra, muszę się rozłączyć, bo trzeba nawijać. Mimi! Generalnie to tak się bawimy z rodziną. O Jezu, kocham życie, naprawdę. Zobaczcie, jak Tajowie spędzają wolny czas, to jest przepiękne. Mega się jaram takim klimatem. Wszyscy na surfskate'ach. Przekozak. Jest tu cała masa ludzi, plus jakieś sklepiki z napojami, sklepiki nawet z gripem. Zobaczcie. Taki skatepark bez przeszkód i wszyscy tylko na surfskate'ach. Hello! Masa ludzi. Teraz już jest późno. Ja sobie tutaj kruzuję i wam pokażę. I masa dzieciaków. Tak więc ja można powiedzieć, że jestem w siódmym niebie, naprawdę. Że tutaj ludzie mają taką zajawę. Jest tak rozpopularyzowany ten sport w Tajlandii, że w Decathlonie i w innych sklepach po prostu brakuje sprzętu. Jutro wam może pokażę więcej. Zobaczcie, ile tu jest osób. A to już jest naprawdę późna godzina. Trwałeś z nami do końca, to znaczy, że film ci się podobał i mamy wielką prośbę. Udostępnij go dalej.